Proszę Państwa, dziękuję bardzo za tę możliwość porozmawiania dzisiaj z Wami i pozwólcie, że przejdę od razu do rzeczy, do istoty problemu. Jak Państwo być może pamiętacie, wczoraj powiedziałem z autentycznym przekonaniem, że nie przyzwyczaję się do tych złych rzeczy, które w Polsce się dzieją. W tym do złych standardów, które no, widać gołym okiem, tę różnicę sprzed kilku lat i dzisiaj. Do jednych z takich, jednym z takich złych standardów jest, i co mnie, powiem szczerze, bardzo dziwiło, że politycy odpowiedzialni dzisiaj za Polskę nie lubią odpowiadać na pytania. I że konferencje prasowe to już zdaje się jest odległa przeszłość, że tak naprawdę są to wystąpienia, oświadczenia i rzadko kiedy możliwość zadania przez Państwa jakiegoś pytania. Ja jestem dzisiaj do Państwa dyspozycji, no może nie tak długo jak będzie trzeba, no bo kilku godzin nie wytrzymamy, ale każdy z Państwa będzie mógł zadać oczywiście pytanie i to jest standard, któremu będę także wierny w przyszłości. Bardzo chciałbym, wiem, że będzie bolało czasami, ja nie mam żadnych iluzji, że to będą zawsze przyjemne spotkania dla mnie, przyjemne jeśli chodzi o treść, ale jestem do Państwa dyspozycji tak często, jak to tylko możliwe. Do wczorajszego wydarzenia i wystąpienia chciałbym dodać mój komentarz, chociaż właściwie najlepszym komentarzem okazało się całe wydarzenie związane z nepotyzmem i zjazdem partii PiS. Jak Państwo być może zauważyli, sporą część uwagi poświęciłem problemowi nieuczciwości i takich nadużyć wykorzystywania pozycji politycznej przez urzędników partii rządzącej, w tym dla celów finansowych. No, już wielu komentatorów nawet ukuło termin koryto plus. Może nie jest to najbardziej elegancki termin, ale obawiam się, że oddaje dość dobrze stan rzeczy dzisiaj w Polsce. Powiedziałem wczoraj dość mocno i nie chciałem nikogo urazić, ale wydaje się też, że dość trafnie, że wszystko na to wskazuje, że PiS zwołuje swój kongres, żeby naradzić się, jak dalej doić Rzeczpospolitą, tylko żeby to było mniej widoczne i mniej drażniło obywateli. I szczerze powiedziawszy, nie wierzyłem tak do końca, że trafię idealnie tak no, na 100% w istotę tego wczorajszego zdarzenia. Może jednak jeszcze rzeczywiście trochę intuicji politycznej mi zostało. I proszę Państwa, wczoraj po naszym spotkaniu, kiedy jeden z moich kolegów przyniósł informację, właściwie ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, apeluję do Państwa, żebyście to potwierdzili, ale przyniósł informację, że słynna już uchwała PiS-u w sprawie nepotyzmu zawiera takie uwagi. Znaczy, szczerze powiedziawszy, kiedy to przeczytał, to no, cała grupa, w której wówczas byłem, zaśmiała się i prosiła, żeby nie sprzedawał takich fake newsów, takich dowcipów, memów, czy no bo ta uchwała przeciw nepotyzmowi skonkludowana jest, jeśli to jest prawda, bo mi się nie chce wciąż wierzyć, słowami: powyższe nie obejmuje osób, to znaczy mowa o rodzinach polityków, które mają swoje stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, które zostały zatrudnione w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej. Jeśli to naprawdę tak jest, jeśli znowu jesteśmy raczej świadkami albo skrajnej nieudolności, albo jawnego szyderstwa, jeśli rzeczywiście to jest pomysł na ukrycie tego nepotyzmu, no to nazwijmy rzecz po imieniu. Rodziny polityków Prawa i Sprawiedliwości nie będą zatrudniane w spółkach Skarbu Państwa, chyba że tego bardzo chcą, bo to jest istota tej uchwały. Moja druga uwaga, nie sposób i też bardzo chciałbym, żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli, ale nie mogę się też przyzwyczaić do
tego, że w Polsce coraz częściej ci, którzy odnoszą się do tych bardzo złych rzeczy, bardzo złych praktyk, bardzo złych standardów, udają, że nie widzą tego, co jest istotą problemu. Że starają się komentować tę uchwałę PiS-u jako krok w stronę walki z nepotyzmem, chociaż jest ona, jeśli to jest prawda, jest ona dokładnie zaprzeczeniem tego celu. Wydaje mi się, że wspólnie może uda nam się dojść do rzeczywistego obrazu i do rzeczywistych sformułowań, bo jak powtarzam i nie jest to z mojej strony żadna taka figura retoryczna, ja naprawdę wciąż nie do końca wierzę, że można było coś tak bezczelnego wykombinować i zaproponować. I jeśli dobrze rozumiem, bo to także podawały media, ta uchwała nie będzie działała wstecz. A więc ci wszyscy, którzy już wyciągają co się da ze spółek Skarbu Państwa, mogą być bezpieczni, a ci, którzy chcieliby dołączyć do tej grupy, będą musieli tylko bardzo chcieć i nadal będą mogli to robić. Wczoraj także nie odniosłem się do drugiego faktu, który towarzyszy temu zjazdowi PiS-u, a mianowicie do decyzji prezesa Kaczyńskiego o tym, aby partia rządząca w Polsce od kilku lat, która ma wpływ na naszą pozycję na świecie i w Europie, podpisała wspólną deklarację zapowiadającą bardzo ścisłą współpracę z partiami skrajnej prawicy europejskiej, w tym z francuską partią Marine Le Pen, z hiszpańskim Voxem, z dwiema włoskimi partiami, pana Salviniego i pani Meloni. Ja wiem, że to generalnie nie jest jakiś ekscytujący temat dla, i to z oczywistych względów, dla szerokiej opinii publicznej, ale ponieważ akurat macie państwo prawo sądzić, że jestem w tych kwestiach kompetentny. Wiem, o czym mówię w tej chwili. Jedno wydaje się oczywiste. Właściwie dwie sprawy wydają się tak zupełnie oczywiste. PiS potwierdził, że chce być członkiem politycznej, oczywiście jeszcze Viktor Orban, którego no, także dzięki moim wysiłkom nie ma już w szeregach europejskiej chadecji partii, do których także należy Platforma Obywatelska. Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zapisaniu PiS-u, a to oznacza w jakimś sensie o zapisaniu Polski do obozu partii politycznych, które nie ukrywają swojej niechęci do zjednoczonej Europy, które nie ukrywają swoich takich nacjonalistycznych, przeciwwspólnotowych skłonności i tendencji. I to, co się rzuca najwyraźniej w oczy wszystkich obserwujących europejską scenę polityczną, zapisał PiS, ale też zapisał w jakimś sensie Polskę do jednoznacznie proputinowskiego obozu politycznego w Unii Europejskiej. Nowi koledzy Jarosława Kaczyńskiego nie ukrywali, a nawet demonstrowali, włącznie z noszeniem t-shirtu z wizerunkiem prezydenta Putina jako idola i pozytywnego bohatera ich narracji. Ci nowi liderzy różnią się między sobą, ci nowi koledzy Jarosława Kaczyńskiego, ale w tej sprawie wszyscy mają pogląd właściwie identyczny. Znaczy bliższa ich sercu jest z całą pewnością putinowska Rosja niż Unia Europejska. Jeśli państwo sądzicie, że przesadzam, to chętnie was przekieruję na wywiad z Jarosławem Kaczyńskim sprzed 2-3 lat chyba, bodajże dla dziennika Gazeta Prawna, ale nie jestem pewien, możecie to państwo sprawdzić, gdzie powiedział: z panią Le Pen łączy mnie tyle samo, co łączy mnie z Putinem. I to miał, no, jaśniej nie można właściwie powiedzieć, chociaż wtedy intencja tej wypowiedzi była inna, ale dzisiaj właściwie wszystko chyba wydaje się jasne. Ja powtarzam od kilku lat z narastającym niepokojem, że z jakichś bliżej nieznanych powodów pan Kaczyński i PiS uparli się, aby realizować punkt po punkcie polityczną i międzynarodową agendę Putina w Polsce i w Europie, zarówno jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i politykę zagraniczną. Konsekwencje tego mogą być dużo groźniejsze, niż w ogóle sobie wyobrażamy, bo w Unii Europejskiej, dla tej normalnej, politycznej większości, ten ruch jest ruchem nie tylko radykalnym, nie tylko
antyeuropejskim albo eurosceptycznym, ale jest też ruchem, z którym jakby te cywilizowane partie polityczne nie chcą mieć zbyt wiele wspólnego. To jest kolejny krok w stronę pełnej izolacji Polski. Naprawdę jedyną osobą, która po czymś takim otwiera kolejnego szampana po decyzjach PiS-u, jest Putin na Kremlu. I to nie jest tylko moja interpretacja i moja ocena tych zdarzeń. Tu także proszę Państwa o rzetelne i krytyczne analizowanie również konsekwencji politycznych dla naszego bezpieczeństwa, dla przyszłości Polski i Unii Europejskiej tego typu dramatycznych zdarzeń. One mogą mieć, jeśli PiS będzie rządził w Polsce dłużej, nieodwracalne skutki dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej pozycji międzynarodowej. To tyle tytułem przydługiego wstępu. Będę się uczył tych nowych reguł gry, jakie tu panują, więc będę coraz bardziej zdyscyplinowany, ale teraz jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo prosimy o pytania. Obserwowaliśmy to dłuższego czasu, ale na przykład w czasie pandemii to było widoczne wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Otóż Rosja, częściowo także Chiny, ale nie chcę aż tak daleko, chociaż sprawa ma też kluczowe znaczenie dla nas, ale nie chcę aż tak daleko odnosić się do takiej geopolityki globalnej, ale Rosja była bardzo zaangażowana w dezorganizowanie Unii Europejskiej w pierwszych tygodniach i miesiącach walki z pandemią. O nieustających cyberatakach, o bardziej agresywnych metodach walki typu wysadzenie w powietrze magazynu amunicji w Czechach, trucie liderów opozycji, ale także obywateli państw Unii Europejskiej. No cały ten, już też nie mówię o Ukrainie i Białorusi, ale jakby ten zestaw narzędzi wymierzonych w Unię Europejską i także w Polskę pośrednio, wykorzystywane przez Federację Rosyjską jest coraz, powiedziałbym, coraz szerszy i te narzędzia są coraz bardziej brutalne. Od pierwszego dnia tej konfrontacji, kiedy Rosja starała się wszystkich przekonać, że to ona skutecznie walczy z pandemią, udzieliła tam trochę takiej de facto pozorowanej pomocy i nieustannie dyskredytowano w internecie, w mediach, ale także w relacjach z niektórymi partiami politycznymi w Europie, wysiłki Unii i na rzecz wynalezienia szczepionki i zorganizowania wspólnej europejskiej pomocy i tak, żeby w ogóle podważyć sens wspólnego działania w Europie, tłumacząc, że autorytarne reżimy takie jak Rosja lepiej sobie radzą w czasie pandemii. Oczywiście wystarczyło kilka miesięcy, żeby ludzie na całym świecie zobaczyli, że okrutne żniwo pandemii jest tym większe, im państwo jest gorzej zorganizowane, a władza bardziej autorytarna. Jak spojrzymy na osiągnięcia Trumpa w kwestii pandemii w Stanach, Putina w Rosji, Bolsonaro w Brazylii, można by tutaj wymieniać wiele jeszcze miejsc na świecie, to wyraźnie widać, że te autorytarne reżimy nie radziły sobie z pandemią, tylko radziły sobie dobrze z propagandą w czasie pandemii. W tym z propagandą wymierzoną w takie najpoważniejsze interesy Unii Europejskiej, w tym także Polski. I Putin miał pomocników w tym dziele. I to są bez wyjątku ci wszyscy, którzy dzisiaj z Kaczyńskim stoją w jednym szeregu. Jeśli chcemy, aby Polska była częścią Unii i żeby Unia się nie rozpadła, to musimy zrobić wszystko, aby ta grupa, ten polityczny zestaw właśnie radykalnych prawicowców, eurosceptyków, żeby nie zdominował także europejskiej sceny politycznej. Najwyższy czas też zrozumieć, że przyszłość Polski rozgrywa się także poza naszymi granicami i że w naszym interesie jest także chronić Europę. Europa chroni wszystkich członków, chroni Polskę, ale my wszyscy też musimy chronić Europę, jeśli ona ma przetrwać. Sytuacja jest krytyczna, a z żalem stwierdzam, że dzisiaj rządzący Polską
Kaczyński przystąpił do obozu, którego celem nieukrywanym jest osłabienie Unii Europejskiej i rozerwanie więzi, które nas łączą z resztą Europy. To jeszcze chciałabym, jeśli mogę, zadać jeszcze dwa pytania, bo chciałam zapytać. Koalicja Obywatelska miała i ma bardzo poważną misję do zrealizowania. Ja nie miałem żadnych wątpliwości i to powtarzałem konsekwentnie od wielu, wielu miesięcy, że najbardziej pozytywnym scenariuszem dla Polski jest budowanie takiej siły politycznej, która przede wszystkim, no bo to jest to pierwsze zadanie każdej opozycji, stworzy rzeczywistego konkurenta dla dzisiaj rządzących, zdolnego do wygrania wyborów. Nie ma nic jakby, znaczy istotą polityki, ale też w relacjach z ludzką wyobraźnią, z emocjami ludzi, zwykłych ludzi na ulicy, jest dawanie prawdziwej, autentycznej alternatywy. To poczucie takiej beznadziei w Polsce brało się stąd, że bardzo wielu Polaków sądziło, że PiS będzie tutaj, jeśli nie na wieczność, to na dekady, no bo nie ma właściwie żadnej alternatywy. I dlatego każdy krok, każda decyzja, każda forma współpracy, która odbuduje wiarę Polaków, że możliwa jest szybka, taka mocna i pozytywna zmiana. To jest jakby właściwie dla mnie też pierwsze przykazanie. Będę jeszcze w tym tygodniu rozmawiał ze wszystkimi partnerami w ramach Koalicji Obywatelskiej. Spotkam się także z klubem parlamentarnym, który jest klubem Koalicji Obywatelskiej. I no, moją intencją jest oczywiście, żeby w tej sprawie nie tylko nic się nie zmieniło, tylko żeby uzyskać jeszcze dodatkową energię I takie nowe formy i pomysły na współpracę. Ja będę odpowiedzialny, no z racji tej funkcji, jaką wczoraj otrzymałem, za Platformę Obywatelską, ale nie przeciwko partnerom, tylko w bliskiej współpracy z każdym, kto jest gotów współpracować. I z najwyższym respektem czasami do różnych innych pomysłów, do odmienności, to samo mogę powiedzieć o przywódcach innych partii opozycyjnych. Ja trzymam naprawdę kciuki i życzę wszystkiego najlepszego tym wszystkim, dla których tych kilka prostych prawd, to znaczy przywrócenie elementarnego i takiego moralnego porządku w polskiej polityce, przywrócenie bezpiecznego i takiego dumnego miejsca w Polski w Europie, przywrócenie rządów prawa, rządów konstytucji, praw człowieka, to w tych sprawach ludzie wychodzili w Polsce na ulicę tysiącami, a były momenty, że miliony ludzi były na ulicach. Ludzie dobrze wiedzą tak naprawdę, co jest najważniejsze. I ja bym chciał współpracować na absolutnie partnerskich zasadach z każdym, kto to rozumie i chcemy i będzie chciał nawzajem sobie pomóc, żeby pokonać tych, którzy niszczą Polskę, tak jak myśmy o niej zawsze marzyli. I myślę, że większość Polaków podzielała te nasze marzenia. A to oznacza, że ta otwartość Platformy na współpracę również z innymi partiami pozostaje pełna. Znaczy ja jestem gotów do każdej formy współpracy, ale będę respektował autonomię naszych partnerów, pełną niezależność ich decyzji. Nie będę jakby naciskał. Naprawdę szanuję ich także odmienne poglądy. To jest trochę tak jak z życiem też społecznym w Polsce. My potrzebujemy dużo więcej akceptacji wszyscy dla siebie. I to dotyczy i polityków, ale no przede wszystkim także ludzi. No akceptujmy fakt, że jesteśmy różni, mamy czasami inne poglądy, ale szanujmy się nawzajem. To nie jest wcale takie trudne i mam nadzieję, że również w tych najbardziej gorących tematach, gdzie będziemy się kłócić, spierać z rządem, z innymi partiami, ale zawsze z akceptacją, że po prostu są tutaj, są z nami. No, jesteśmy bez takiej wzajemnej akceptacji i respektu, szacunku, no wszyscy stracimy i przede wszystkim Polska. Więc to mogę obiecać. I oczywiście jestem do dyspozycji koleżanek i kolegów z innych partii w każdej chwili też do bardzo długiej i szczegółowej rozmowy na temat przyszłości. Już Państwo przekazywali te informacje. Ja oczywiście formalnie mogę być szefem partii i szefem
tej grupy i Europejskiej Partii Ludowej, łączącej wiele partii europejskich. W sensie prawnym, formalnym nie ma tutaj żadnych przeszkód. Ale jak powiedziałem, moim zamiarem jest zaangażować się na 100%, a nie na 90 czy 80 sprawy polskie. Więc ja już poinformowałem moich partnerów, premierów i prezydentów z Europejskiej Partii Ludowej, liderów partyjnych, że podjąłem decyzję o powrocie do polskiej polityki i to oznacza pewien kalendarz. Będzie to wymagało kilku miesięcy. Mamy zjazd naszej Europejskiej Partii jesienią. Tam poinformuję, że to jest, że moja kadencja tak czy inaczej się kończy i rozpocznę pilne konsultacje na rzecz przekazania mojego urzędu w Europie mojej następczyni lub mojemu następcy. Jak znam życie, to może potrwać kilka miesięcy, więc w dość szybkiej perspektywie ta sprawa będzie już rozstrzygnięta. Panie premierze, Paweł Puska, Fakty TVN. Trochę pan przed chwilą o tym mówił, ale chciałem zapytać o to, czy pan do tych rozmów, ewentualnych przyszłych rozmów z liderami innych ugrupowań opozycyjnych, wychodzi z jakimś konkretnym już programem, pomysłem na tym, jak wygrać ewentualnie z PiS-em w przyszłości, czy też to będzie dopiero wstępna rozmowa? Bo dla niektórych polityków ugrupowań opozycyjnych pan jest nadzieją, a dla innych może pan być zagrożeniem i pan też pewnie sobie z tego zdaje sprawę. Więc z czym pan do nich idzie i kiedy ewentualnie jakieś rozmowy mogłyby się rozpoczynać? Ja nie jestem ślepy i głuchy i widzę, jak reagują politycy różnych partii na mój powrót do polskiej polityki, więc mam świadomość, że nie wszyscy się cieszą, a niektórzy być może udają, że się cieszą. No ale wiedziałem przecież, za co się biorę i nie miałem tu też jakichś nadmiernych oczekiwań. Proszę państwa też o wyrozumiałość. Tak jak powiedziałem, będę do waszej dyspozycji systematycznie i w bardzo otwarty sposób, ale to jest mój pierwszy dzień, w dodatku niedziela, urzędowania w nowej funkcji. Jeśli pan mnie pyta, czy rozmawiałem już i informowałem o moich intencjach liderów innych partii opozycyjnych, to bez wdawania się w szczegóły mogę powiedzieć, że byłem w systematycznym kontakcie od grudnia zeszłego roku zarówno z koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej, z Borysem Budką i Rafałem Trzaskowskim na pierwszym planie, i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią. Ułatwia mi ten kontakt i tłumaczenie moich intencji i ten fakt, że ze wszystkimi nimi się w dodatku przyjaźnie. I to jest, ja wiem, że w polityce nie ma przyjaźni, ale jedno możemy i myślę, że oni także państwa o tym zapewnią. Ja odczuwam do nich wszystkich autentyczną sympatię, mam naprawdę serdeczne uczucia i szacunek do ich wysiłków i ja nie będę trzymał kciuków za to, żeby im się nie udało, tylko żeby się udało. I kiedy mówiłem, że dzisiaj jest mój pierwszy dzień urzędowania i w dodatku niedziela, to też proszę o zrozumienie, że ja to, co przygotowałem na 2 lata, bo przecież to jest ten dystans do wyborów, nawet 2 lata i kilka miesięcy, więc pozwólcie mi też dozować napięcie. No, trochę żartuję, ale jak wiecie, no Hitchcock miał tę receptę, tak? Zaczyna się dreszczowiec od trzęsienia ziemi, a później napięcie musi rosnąć stale. Okej, to jest pewnie, jak się jest genialnym reżyserem, to można takie coś wykombinować na 2-godzinny film. A nas czekają nie 2 godziny, tylko 2 lata. Więc ci, którzy mają wiedzieć, w jaki sposób chcę pokonać PiS, już wiedzą. Ale też pozwólcie mi państwo trzymać niektóre istotne karty też, żeby je wyłożyć w odpowiednim czasie. I żeby przerwać też, jeśli pozwolicie państwo, te takie moim zdaniem nie zawsze uzasadnione pytania, nawet pretensje czasami albo obawy, że przyjechał Tusk, tam powiedział, komuś się podobało, komuś nie, ale kilka mocnych słów, a teraz gdzie jest ten program szczegółowy dotyczący wszystkich aspektów życia? Znaczy, ja nie przyjeżdżam na pustynię. Zarówno Platforma, partie, które i politycy, którzy są z nami w klubie parlamentarnym, jak i potencjalni partnerzy z opozycji, oni przez te lata pracowali. Właściwie powiedziałbym tak, i tam nie wszystko jest spójne, no bo wiadomo, to są różne wrażliwości, ale ja mam wrażenie, że tych treści konkretnych, precyzyjnych jest może nie za dużo, ale jest
ta merytoryczna zawartość jest imponująca. Ja mam kilka uwag do różnych, do różnych projektów. O dwóch powiem za chwilę, dosłownie kilka zdań. Ale ja nie mam poczucia, że tutaj trzeba po raz 16 odkrywać Amerykę. Wynajdywać jakieś szczegółowe recepty, bo one są przygotowane. Problem polegał na tym, i to jest głównie moje zadanie, żeby ludzie usłyszeli autentyczny język, prawdziwą emocję, związany z tym, co, na czym nam zależy, ale żeby uwierzyli, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wiecie, dlaczego państwo pytacie tak często o program, później go dostajecie, dwa tygodnie później znowu są pytania o program, ludzie się zastanawiają, a co oni tam chcą zrobić. A ja wiem, dlaczego tak jest. No, mam swoje doświadczenia z polityki i krajowej, i z wygrywania, i z przegrywania, i europejskiej. Wiecie, kiedy ludzie naprawdę interesują się programem? Kiedy wierzą, że ci, którzy są jego autorami, mogą wygrać wybory. Czarnym scenariuszem, i moim zdaniem on był realny, byłby scenariusz, gdzie mielibyśmy kilometry akt w archiwach z ekspertyz, programów, diagnoz i kapitalnych tekstów, ale ten zapas tych wszystkich programów by rósł, a ci, którzy proponują te rozwiązania, są cały czas w opozycji. I dlatego jestem przekonany, że wiem, na czym polega polityka i uważam, że mam kompetencje, nie we wszystkich sprawach, o których będziecie mnie pytali, ale mam kompetencje na pewno i dlatego się zdecydowałem na bycie szefem Platformy. Mam nadzieję, że przynajmniej tego nie muszę jakoś szczegółowo uzasadniać. Więc moim głównym zadaniem jest to, żeby autorzy programów i odbiorcy tych programów uwierzyli, że my jesteśmy w stanie je wprowadzić w życie. I że to jest warunek pierwszy i konieczny, żeby poważnie tę dyskusję poprowadzić. Ale o jednej uwadze chciałem, tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jest Polski Ład, czyli pewien program, który jest w korelacji z tym wielkim funduszem postpandemicznym przyjętym jako wspólny dług europejski przez Unię Europejską. I Polski Ład to nie jest wprost jakby ten fundusz odbudowy, ale pewne istotne uwagi trzeba bezwzględnie wprowadzić do naszego myślenia o tym, czym jest ten fundusz odbudowy, czemu ma służyć. Tu nie chodzi o to, żeby premier tego czy innego rządu wydał miliardy euro po to, żeby jego partia wygrała wybory następne. Albo żeby kilka spółek Skarbu Państwa dostało więcej pieniędzy na więcej stanowisk. Upraszczam, wiem, proszę wybaczyć, że może banalizuję trochę kwestię, ale tak naprawdę te wielkie pieniądze mają służyć przebudowie, nie łataniu dziur czy finansowaniu polityki partyjnej czy wyborczej. Ale przebudowie właściwie całej Europy. Pandemia nam uświadomiła, ale także ta wielka konfrontacja technologiczna, mówię tutaj o tej cyberwojnie, która jest tylko ilustracją tej rewolucji technologicznej i zagrożeń i szans z tym związanych. Te pieniądze powinny pozwolić Polsce stać się państwem XXI wieku we wszystkich aspektach. Znaczy, to jest przede wszystkim wielka transformacja zielono-cyfrowa. Nam się wydaje, że najważniejszym sporem dzisiaj jest spór, nie wiem, o to między PiS-em a Platformą, czy on na naszym podwórku, tak, to jest kluczowy spór. Ale tak naprawdę świat jest coraz bardziej świadomy, że mogą nas spotkać wydarzenia jeszcze groźniejsze niż pandemia. Zarówno konflikty międzynarodowe, jak i katastrofy naturalne. I że albo wykorzystamy te gigantyczne pieniądze na przygotowanie, na odporność, na ratowanie też przyszłych pokoleń, albo na takie wydawanie polityczne, które będzie powodowało, że nasze szanse się zmniejszają, a nie zwiększają. I tutaj problem jest ten klasyczny na przykład z rosnącym zadłużeniem i drożyzną. Też będę do tego wracał każdego dnia, żeby wytłumaczyć, że jeśli my mamy być jako, a szczególnie pokolenie, które wchodzi w dorosłość, jeśli mamy być odporni i zdolni do rozwoju, ale też do jakby obrony przed zagrożeniami, które się pojawiają na horyzoncie, to musimy nauczyć nas samych tak zwanych kompetencji przyszłości. W to trzeba zainwestować maksimum pieniędzy. Nie w to, żeby jeszcze więcej dymiło przestarzałych kombinatów w Polsce, tylko w to, żeby miliony młodych Polaków nabyły tych kompetencji przyszłości, tylko umiejętności
nie tylko przeżycia, ale też wygrywania w zupełnie nowych warunkach cywilizacyjnych. Można o tym godzinami rozmawiać, to ma związek przede wszystkim z zagrożeniem klimatycznym i środowiskowym, a z drugiej strony z tą no, przyspieszającą wręcz kosmicznie rewolucją technologiczną, ale ja będę to punktował, jeśli chodzi o te projekty rządowe, bezlitośnie, ponieważ Nowy Ład, jaki nam zaprezentowano, odbiera resztki szans młodym Polakom na jakby uratowanie naszej przyszłości. Jest tylko taką bardzo cząstkową inwestycją właśnie w to uzbrojenie nowej generacji Polaków wobec zagrożeń, które nas czekają. To jest ciekawe, że w wymiarze ogólnoeuropejskim ten program Europy nazywa się Następna Generacja, Następne Pokolenie. Tam wszyscy mają świadomość, że przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, ale mówię o perspektywie najbliższych lat, a nie dziesięcioleci, rozegra się dokładnie w tym momencie, w którym musimy przeskoczyć właściwie swój czas. Jeśli będziemy inwestowali tylko w politykę, tylko w walkę z opozycją, tylko we własne biznesiki, interesy, to nie mamy żadnej szansy jakby przetrwać ten wyjątkowo wymagający i będący wyjątkowym wyzwaniem moment historyczny i w Polsce, i w Europie. I o tym warto też rozmawiać na trochę, powiedziałbym, nie powiem wyższym, bo ja nie jestem jakoś, nie wiadłem wszystkich rozumów, ale na trochę wyższym poziomie zaangażowania właśnie nie politycznego, a bardziej takiego no, intelektualnego i z taką lepszą wolą, żeby to służyło rzeczywiście przyszłości, a nie partii politycznej. Bardzo proszę o pytanie. Jest kilka zgłoszeń, będę starał się, żeby do każdego dotarł mikrofon. Każda redakcja mogła zadać pytanie. Bardzo proszę. Grzegorz Kwolek, RMF. Panie Przewodniczący, mówił Pan, że nie chce Pan odsłaniać karty, ale jednak będę zachęcał. Jakie plany na najbliższe dni, tygodnie? Mówił Pan, że jutro w Zachodniopomorskiej Pan rusza. Co dalej? Trochę na granicy banału się poruszając, ale czy znaczy to, że wraca Pan do Tuskobusa? Druga rzecz. Będzie Pan weryfikował swój mandat w otwartych wyborach w Platformie? I trzecia. Czy Pana sytuacja lidera partii opozycyjnej, ale jednak poza parlamentem, no nie utrudni Panu funkcjonowania. W tych najważniejszych debatach w Sejmie nie będzie Pan mógł brać udziału. Jak Pan sobie to wyobraża? Zacznę od tego ostatniego pytania, bo ono jest no, osadzone rzeczywiście w tej bardzo konkretnej rzeczywistości. Zostałem szefem partii, a nie jestem parlamentarzystą. No i to się nie zmieni do wyborów, no bo już parę razy wyjaśniałem, że nie jestem zainteresowany jakimiś łamigłówkami i hiperkonstrukcjami, gdzie tam będą jakieś wybory uzupełniające do Senatu. Pamiętacie Państwo, były takie plotki. Nie no, wiem na co się zapisałem i wiem, że to jest podwójne wyzwanie być liderem partii politycznej, opozycyjnej z ambicjami, żeby pokonać rządzących i być poza parlamentem. Z jednej strony ja się czuję dość bezpiecznie, ponieważ w parlamencie jest świetna ekipa. Moja umowa z Borysem Budką, który no, zdecydował się na rzeczywiście, jeszcze raz to podkreślę, decyzję i gest wyjątkowy i świadczący o wyjątkowej klasie politycznej, ale ta umowa dotyczy też, i ja dlatego czuję się tak bezpieczny i pewny, że Borys Budka, ale także no, i nasi współpracownicy będą bardzo, bardzo zaangażowani w parlamencie. I my mamy naprawdę przekonujących mówców, mamy świetne posłanki, świetnych posłów i okej, okay, mi będzie może brakowało, bo nie wiem czy Państwu, ale mimo, że będzie brakowało trochę tej atmosfery parlamentarnej, ale wydaje mi się, że spokojnie można się komunikować, współpracować, nie będąc w parlamencie, ale korespondując bardzo mocno z tym, co się wydarza w parlamencie. Zresztą powiem szczerze, jak tak obserwowałem, szczególnie w czasie pandemii, ale też wcześniej, życie parlamentarne, no to ono zostało de facto przyduszone, jeśli nie zupełnie uduszone przez PiS. Znaczy ta ich wersja demokratyzacji parlamentu oznacza to, że właściwie dzisiaj Sejm, no Senat jest na szczęście trochę inny, ale że dzisiaj Sejm jest jednym z wielu miejsc, gdzie PiS każdego dnia chce wszystkim udowodnić, że jest jedynym ugrupowaniem uprawnionym do obecności w naszym życiu politycznym. I dobrze Państwo pamiętacie, ja też pamiętam, w jaki sposób duszono ten Sejm, w jaki sposób de facto no, atakowano każdego dnia istotę demokracji sejmowej i parlamentarnej. I druga rzecz,
Szczerze powiedziawszy, no powiedzcie Państwo, czy parlament jest forum, na którym często macie okazję widzieć i słuchać Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS-u? Czy macie takie poczucie, że ten prawdziwy zarządca rzeczywiście korzysta z parlamentu, jakie to agory, gdzie się wymienia poglądy, dyskutuje z opozycją, do czegoś przekonuje? Przecież dobrze wiecie, że nie. Więc być może w jakim sensie moja obecność w parlamencie, nawet jeśli nie jestem posłem czy senatorem, będzie widoczniejsza niż obecność mojego głównego oponenta. I no tak, ja nie mam problemu z tym, żeby wyjść z domu i być także między wami bez jakichś przeszkód i barier. I w tym sensie moja dostępność będzie na pewno bez porównania większa niż mojego głównego oponenta. Dla każdego z Państwa, niezależnie od tego, czy to jakie medium reprezentujecie. I też dla ludzi. Jadę jutro do Szczecina i do Zachodniopomorskiego. Za chwilę będę rozmawiał z moimi koleżankami i kolegami o tej wizycie. Jestem umówiony z panem Arłukowiczem, który, znaczy, dzięki któremu też jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Jeszcze raz chciałem mu za to podziękować. I to jest oczywiście taki pierwszy etap, powiedziałbym, mocna rozgrzewka, znaczy bardzo ważny dla mnie, no bo każde spotkanie jest ważne, ale przygotujemy plan. No to nie będzie Tuskobus. Ja słyszałem w ostatnich dniach 1000 razy. Nie wstępuje się do tej samej rzeki. Tusku, po co wracasz, rzeka jest zupełnie inna. Ja wiem, że ta rzeka jest zupełnie inna i Tuskobus też by wyglądał zupełnie inaczej, ale mam zamiar odwiedzić oczywiście wszystkie województwa. Wiecie co, tak myślę, że do wyborów może jest szansa, że odwiedzę wszystkie powiaty i bardzo chętnie i naprawdę z dużą radością odwiedzę większość tych miejsc, w których byłem jako premier też i żeby usłyszeć wszystko, co mam usłyszeć, nie tylko dobre rzeczy. Więc tak, moja aktywność będzie polegała na nieustannym kontakcie z ludźmi, ale na razie muszę uporządkować sytuację po tym, co stało się wczoraj w Platformie, więc w środę będę rozmawiał z całym klubem, a we wtorek będę rozmawiał, tak jak wspomniałem, także z naszymi partnerami koalicyjnymi. Zastąpiłem Borysa Budkę, jestem pełniącym obowiązki i ludzie Platformy zdecydują, jak wykorzystać nasz statut, bo mamy określone, czyste, proste reguły. Ja mogę pełnić obowiązki do lutego, jeśli Platforma będzie chciała najszybciej, jak to możliwe, przeprowadzić wybory, bo moja kadencja tego pełniącego obowiązki może skończyć się w lutym albo za 2,5 roku. Ja jestem otwarty na wybory zawsze. Ja w ogóle wybory to jest dla mnie istota polityki, ale będziemy o tym razem dyskutować, jaki termin jest najlepszy i o tym zdecyduje większość Platformie na podstawie naszego statutu. Na razie mam wrażenie, że ludzie są bardzo tak no, radośnie nastawieni do pracy, bo mają poczucie, że coś wybrali właśnie wczoraj. Ale ja na pewno nie będę opóźniał terminu wyborów. Jeśli będzie taka wola, jestem gotowy właśnie w tym nawet najszybszym możliwym terminie do nich stanąć. Bardzo to proszę. Wszystko, czy chyba? Chyba tak, chyba 3 pytania. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Ja chciałbym zapytać o 2 sprawy. Jedna, jaką pan premier widzi rolę w tym projekcie, który pan buduje dla młodych polityków? Taki na przykład jak poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który niedawno mówił, że pana rolę wyobraża sobie jako wsparcie na przykład w rozdawaniu ulotek na ulicy, w akcjach bezpośrednich takich tego typu. Jaką rolę pan dla nich widzi? Bo moja teza jest taka, że bez młodych w polityce trudno będzie Platformie Obywatelskiej, Koalicji poszerzyć swój elektorat. Natomiast druga rzecz jest taka, że Koalicja Obywatelska czy Platforma kilka miesięcy temu, podjęła decyzję o dosyć zasadniczym zwrocie, jeśli chodzi o prawa kobiet, o aborcję. I czy pan tę decyzję będzie chciał podtrzymać, czy zmienić ten kierunek programowy, który wtedy też wypracowały politycy, polityczki Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? Dziękuję. Wiecie, argument wieku to jest kwestia delikatna. Znaczy, ja akurat się czuję w dość niezłej dyspozycji też fizycznej i psychicznej. Możecie się ze mną nie zgodzić w tej kwestii, ale jakoś biologia nie jest moim przeciwnikiem, takie mam wrażenie i bardzo chętnie
także w czasie roznoszenia ulotek to udowodnię, chociaż generalnie niepokoi mnie, i to nie ze względu na mnie, ten często powtarzający się argument wieku, że na przykład czas na młodych, bo ktoś tam jest za stary czy za starzy. Albo argument, no nie wiem, czy panią przyjmę do pracy, bo pani może mieć dziecko i wtedy będę miał z tego tytułu straty. My powinniśmy się nawzajem akceptować też trochę niezależnie od wieku, statusu społecznego, preferencji seksualnej, płci. No, ważne jest, czy ktoś jest dobry, czy nie, czy ktoś potrafi coś zrobić, czy nie, czy ktoś jest mądry, czy nie za mądry. No, ja uważam, mnie ciągle interesują takie kryteria oceny i ja na przykład wcale się mnie to wcale nie dziwi, że wśród młodych Amerykanów największe poparcie w prawyborach miał akurat Sanders, najstarszy z kandydatów. Ja też nie mam kompleksów, jeśli chodzi o kontakty z młodymi, więc ja nie sądzę, żeby moje przyjście miało oznaczać z automatu jakieś negatywne napięcie, wręcz przeciwnie, pokoleniowe w platformie czy wśród wyborców. Ale na pewno znajdę okazję, żeby pomóc koledze posłowi Sterczewskiemu roznosić ulotki. To też jest mój żywioł, także tym bym się za bardzo nie przejmował. Ja w ogóle też nie mam wątpliwości, że młodzi ludzie, którzy myślą politycznie, chcą być traktowani serio i poważnie. Ten argument, że ktoś jest za stary, on jest w tym sensie obosieczny, bo ja słyszę równie często jakiś argument, może rzadziej w polityce, ale w życiu, ty jesteś za młody. Nie ma ludzi za młodych czy za starych, jeśli są gotowi do, a w polityce na przykład do walki, są zdeterminowani, więc ja bym tego kryterium właśnie nie nadużywał i jestem naprawdę optymistą, jeśli chodzi o to spotkanie tych dwóch wrażliwości. Ja w ogóle mam wrażenie, że to, czym się zajmowałem też przez lata w Europie, jest bardzo, mówię politycznie, jest w jakimś sensie bardzo młodzieżowe. To znaczy to, o czym myśli dzisiaj Europa, to jest nakierowanie takiej energii, całego skupienia na właśnie następne generacje i młodych ludzi. I ja to, myślę, bardzo dobrze rozumiem i akceptuję. Ja akceptuję rozstrzygnięcie, które przyjęła Platforma Obywatelska w sprawie aborcji. Ja też akceptuję i rozumiem ludzi, którzy mają inny pogląd czy inną wrażliwość w tej sprawie. To w ogóle dotyczy całej tej dyskusji, debaty obyczajowej. I naprawdę rozumiem wrażliwość tych, którzy boją się zbyt szybkiej rewolucji i rozumiem może nawet jeszcze lepiej tych, którzy nie chcą być ofiarami z tych zastałych, takich nietolerancyjnych jakby zachowań. Wszyscy mają tutaj też swoje argumenty, ale na jedną rzecz nie można pozwolić w żadnym wypadku. I to jest jakby, dlatego ja jestem gotów stanąć zawsze po stronie słabszego, niezależnie od tego, dlaczego on jest słabszy, albo szykanowany, albo bity, albo prześladowany, przeciwko temu, kto swoją siłę wykorzystuje przeciwko słabszym. Czyli w tym sporze obyczajowym, który i tak nas czeka, dotyczy to zarówno kwestii praw społeczności LGBT, kwestii aborcji, roli Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Warunkiem, żeby to zamieniło się jakby w normalną rozmowę, a nie wojnę, gdzie jedni drugich okładają, a czasami nawet widzieliście te sceny, potrafią kopać dziewczynę leżącą na ulicy, dlatego że miała tęczową koszulkę na sobie. Ja wtedy będę zawsze po jej stronie, niezależnie od moich poglądów na świat i na konkretne rozstrzygnięcia legislacyjne. Więc o to bym apelował do wszystkich, nawet do Jarosława Kaczyńskiego, żeby w tej debacie o najbardziej delikatnych kwestiach, delikatnych dla wielu stron, żeby wyrzec się przemocy, pogardy, właśnie tego braku akceptacji, bo i tak tacy, jacy jesteśmy, od lewa do prawa, starzy, młodzi, hetero, LGBT, mogę wymieniać i wymieniać. Żyjemy w tym samym miejscu. Można się bić, szczególnie na poziomie politycznym, ale trzeba szanować i akceptować siebie nawzajem. No, to jest w ogóle, to jest w ogóle taka prekondycja, prewarunek, żebyśmy wyszli z tego potwornego klinczu, w jakim dzisiaj Polska się znalazła, takim w tym emocjonalnym klinczu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Michał Gołębiowski, TVN24, tutaj jestem. Kilka minut temu powiedział Pan o tym, że wybory są istotą i solą polityki. Ja chciałbym zapytać właśnie o wybory, ale o te wybory
najbliższe parlamentarne, nie wiadomo, czy one będą za 2 czy za 3 lata, ale już też podchodzę do tego też dlatego, że inni politycy, chociażby wczoraj prezes PSL-u deklarował się w tej sprawie, więc ja też takie pytanie zadaję. Czy opozycja powinna przystąpić do wyborów jako jedna lista, jako dwa bloki, czy każdy oddzielnie? Czy takie scenariusze w ogóle już są brane pod uwagę? I jakiej strategii, jakiej taktyki jest pan największym zwolennikiem? Dziękuję. Ja mam nadzieję, że to było tylko przejęzyczenie, chyba że pan ma jakąś informację, że wybory mogą się odbyć za 3 lata, czyli poza terminem konstytucyjnym. Bo ja mam, bo jeśli za 3 lata, to znaczy, że ktoś by uznał, że nie ma już w ogóle konstytucji. No bo według mojej wiedzy termin wyborów jest za 2 lata i 3 miesiące. Dobrze policzyłem? No a jeśli za 3 lata, to trzeba pytać dzisiaj Kaczyńskiego, czy rzeczywiście ma taki pomysł, aby zaproponować model białoruski. Ja tego nie wykluczam, patrząc na niektóre akcje, ale wydaje mi się, że na razie do tej granicy jeszcze PiS nie doszedł. Ja wszystkim to powtarzałem też partnerom z innych partii w ciągu tego pół roku, kiedy spotykałem się, rozmawiałem, żeby nie ekscytować się nadmiernie tymi pęknięciami w obozie PiS-u, że nie wiem, wicepremier Gowin wyjdzie z trójką posłów i że może powstać jakaś konstelacja nadzwyczajna i że w ten sposób będzie można przyspieszyć wybory albo zmienić nawet rząd w tym parlamencie. No bo to jest budowanie własnej przyszłości na piasku. Bo te mikroruchy w obozie PiS-u, tych rozczarowanych, znaczy ktoś tam ma CBA w domu, no to występuje z PiS-u, komuś syna chcą aresztować, to się odwraca od PiS-u plecami, ale ja bym na tym w żadnym wypadku strategii dla Polski nie budował, że tam się pokruszy PiS z powodu tego wewnętrznego poczucia zagrożenia czy narastającej wrogości. To jest ich problem, ale ja bym budował na takim pozytywnym podejściu i w tym pozytywnym podejściu pilnowałbym harmonogramu, czyli zakładam, że wybory będą za 2 lata i 3 miesiące. I tak będę przygotowywał plan, ale równocześnie zrobię wszystko, żeby Platforma, bo to jest w ogóle moja filozofia polityczna, znaczy nie wierz w to, że jesteś w stanie przewidzieć, co się zdarzy za parę lat. Znacie teorię czarnego łabędzia, wiecie, to nie jest tylko mój pogląd, żyjemy w czasach, gdzie to są całe stada czarnych łabędzi, czyli zdarzeń nie do przewidzenia, które potrafią wywrócić nie tylko scenę polityczną, ale niemalże podstawy naszej cywilizacji. Trzeba być po prostu dobrze przygotowanym na każdy scenariusz. Co do przyszłej listy koalicyjnej lub partyjnej. To była moja też uwaga do przewodniczącego Budki, do Platformy jako całości. Bądźcie otwarci, bądźcie też wyrozumiali wobec partnerów czasami, kiedy macie poczucie, że coś zgrzyta i nie narzucajcie się ze swoją jakby propozycją. To musi być autentyczna potrzeba, też zrozumiała przez wyborców. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby Platforma przystąpiła do wyborów w najlepszej kondycji. Jestem odpowiedzialny i to mogę państwu tutaj przyrzec, też za to, żeby Platforma niezależnie od tego, czy będzie miała 12% czy 40%. Uważam, że nawet tak radykalnie różne scenariusze są możliwe. Żeby pozostawała tak samo otwarta na współpracę z partiami opozycyjnymi, które chcą ten priorytet, o którym już wiele razy mówiłem, wspólnie razem w życie wprowadzić. W tych programach bardziej konkretnych, szczegółowych będziemy się różnić, ale ktoś, kto chce wygrać z PiS-em, żeby przywrócić prawdziwą demokrację, prawdziwe prawo, prawdziwą sprawiedliwość i pozycję Polski na świecie i bezpieczeństwo Polaków, to są rzeczy, gdzie nie trzeba żadnych ideologicznych sporów. I szacunek do człowieka, to moim zdaniem znajdziemy wspólny język. Ale ja się nie chcę, właśnie nie wejdę w tę pułapkę. Nie będę niczego narzucał. Na końcu będzie kalkulacja innych też liderów. Czy lepszy wynik osiągną sami, czy razem ze mną i z Platformą. Ja będę naprawdę z taką, powiedziałbym nawet czułością, że użyję modnego czasu sztokholmskiej nagrody Olgi Tokarczuk, tego modnego terminu. Bardzo chciałbym być takim też czułym w relacjach ze wszystkimi partnerami i akceptującym różnice czy inne poglądy. Jaki będzie finał, zobaczymy.
zbudować silną platformę. Życzę Hołowni silnego ruchu 2050, prezesowi Kosiniakowi-Kamyszowi jak najsilniejszego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na razie nie pytajcie mnie o lewicę, no bo tam mamy do czynienia z pewną turbulencją dzisiaj. Ja, i to nie jest z mojej strony jakiś polityczny sygnał, po prostu odbieram to, co państwo i widzę tam pewne przestawienie myślenia, moim zdaniem ryzykowne, ale też to szanuję. To jest oczywiście wybór przywództwa lewicy dzisiaj, ale oczywiście trudniej z tego powodu trudniej mówić o jakiejś o tej perspektywie współpracy, ale też tu jestem i otwarty, i pełen respektu i szacunku dla ich wyborów. Dzień dobry, Artur Molenda, Polsat Wydarzenia, tu jestem, panie przewodniczący. Michał pytał o wybory. Jaką rolę widzi pan dla siebie w tych wyborach? Czy będzie pan szedł do nich jako kandydat na premiera, czy jednak poczeka pan na wybory prezydenckie, żeby to właśnie w nich wystartować? Drugie pytanie o Rafała Trzaskowskiego. Jaką rolę dla niego widzi pan w Platformie Obywatelskiej? No i trzecie pytanie, to już tak zbiorczo zadam, skoro udało mi się dorwać do mikrofonu. Mówi pan, że nie wraca pan na pustą pustynię, że są tutaj projekty do zrobienia, które już gdzieś się pojawiły. Jakie te projekty? Na to ostatnie pytanie odpowiedziałbym dokładnie w taki sam sposób jak 20 minut temu, więc nie będę marnował pana czasu i państwa. Natomiast co do Rafała Trzaskowskiego, wiecie państwo, że ja lubię też otwarte karty i żeby nie było tam właśnie takiego ściemniania, że nie wiem, nie czytam, nie oglądam telewizji, nie wiem o czym się mówi i co się komentuje. To, co zdarzyło się wczoraj, to była zmiana pozycji we współpracy, właściwie z inicjatywy, mogę powiedzieć to z pełną szczerością, Borysa Budki, bo on uznał, że rzeczywiście dalej tak nie pojedzie w tej sytuacji i wspólnie postanowiliśmy, żeby dokonać tej zmiany. Znaczy, Borys Budka tak czy inaczej będzie moim najbliższym współpracownikiem, nie chcę powiedzieć prawą ręką, no bo nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak, wiecie, trochę z góry, ale absolutnie mam pełne zaufanie do Borysa Budki i do jego kompetencji. Natomiast w niczym nie zmieniła się pozycja Rafała Trzaskowskiego, najpopularniejszego polityka opozycji i Platformy Obywatelskiej. Inicjatora kapitalnych przedsięwzięć samorządowych, kampus dla młodych. To są fajne rzeczy. To znaczy, to, nawet jeśli niektórzy interpretowali, czy będą interpretowali, że to jest obok Platformy, że to szkodzi Platformie, no to jest w naszym interesie i to jest zadanie dość proste do wykonania, żeby to była synergia, przepraszam, synergia znowu, a nie jakiś temat do spekulacji i takiego niepokoju. Więc ja to mówię bez... Znaczy, jasne, że trochę zazdroszczę, ale bardzo się cieszę, że mój przyjaciel i kolega z Platformy jest najpopularniejszym politykiem dzisiaj, a nie ktoś z PiS-u na przykład. No to, więc tu tego możecie być państwo pewni. Pytacie o moje plany personalne, czy moje pomysły personalne. Ja wiem, że jak ktoś jest szefem partii, będą wybory za 2 lata, on powinien zakładać, prowadzę partię po to, żeby później zdobyć władzę i wziąć odpowiedzialność. Ja jestem dość specyficznym oczywiście przypadkiem, to znaczy moja taka personalna motywacja osobista nie jest, to nie jest jakaś taka determinacja, że muszę mieć coś, czego nigdy nie miałem. Nie chcę, żeby to brzmiało nieskromnie, no ale no to nie jest jakaś tajemnica. Byłem 7 lat premierem, byłem raz kandydatem na prezydenta, raz domniemanym kandydatem na prezydenta, szefem Rady w Europie, więc jakby tego aspektu mnie nie ma, naprawdę. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek był zainteresowany, żeby coś mi się zmieniło w nastawieniu, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. I mam też takie głębokie przekonanie, że i myślę tu nie tylko o Rafale Trzaskowskim, myślę też o kolegach i koleżankach z innych partii, ale też z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej. Tam jest naprawdę kapitalne pokolenie tych, którzy mają energię, wolę walki, chcą coś robić, już bardzo wysokie kompetencje i chyba jest im potrzebna pomoc, tak uważam, nieskromnie. Moja pomoc, żeby wygrać z PiS-em, ale być może wspólnie postanowimy, że już niekoniecznie będzie im potrzebna moja pomoc, jeśli uda się wygrać. Więc moim zadaniem, moim priorytetem jest doprowadzić do wygranych wyborów. A później dopiero będziemy widzieli, jakie są proporcje, kto co ile włożył, kto w jakiej jest formie i tak dalej. Więc, ale jakby nie mam tam żadnego przymusu. Znaczy, to nieładnie zabrzmi, nie lubię parafrazować szczególnie tak wielkich postaci jak Lech Wałęsa, ale trochę inaczej niż on kiedyś, nie muszę, ale bardzo chcę.
Znaczy nie musiałem wracać do polskiej polityki, ale bardzo chciałem. A ta moja chęć to jest chęć przywrócenia tutaj takiego prawdziwego polskiego ładu opartego na demokracji i szacunku do innego człowieka. Jeśli to się uda, to jest dla mnie największy medal, order i większego stanowiska nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Jak, no wiecie, taki emerytowany ratownik polskiej demokracji, że też użyję pewnej znanej figury, to byłoby dla mnie więcej niż szczęście. Bardzo proszę, Czarnecki, Radio Z. Panie premierze, ja mam pytanie, skoro już pan nawiązał do Polskiego Ładu. Tu jestem. Czy jest pan skłonny w jakimkolwiek zakresie jako przewodniczący Platformy współpracować z rządem? Czy myśli pan o tym, żeby na przykład podrzucać im jakieś pomysły z pana doświadczenia europejskiego, jak ten nowy ład ukierunkować tak, żeby on był dobry, żeby był na przykład nakierowany na młodych, żeby był lepiej spożytkowany niż ten projekt, który w tej chwili widzimy? Czy to wchodzi w grę? Panie redaktorze, proszę dobrze mnie zrozumieć, ale pytanie jest, znaczy to nie jest złe pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, ale ono jest w jakimś sensie teoretyczne. Jeśli pan mnie pyta, czy ja wierzę w to, że PiS chce przeprowadzić jakiś dobry dla Polski program, znaczy, że ma dobry pomysł i dobrą wolę, żeby go przeprowadzić, to panu powiem nie. Nie wierzę w to, żeby PiS chciał i był zdolny przeprowadzić Polskę przez ten trudny czas i ten pierwotny projekt, który tak naprawdę zamiast wykorzystać maksimum pieniędzy europejskich, żeby uwolnić Polaków i ich energię od tego ciężaru, jaki między innymi pandemia na nich nałożyła, no to zauważcie, paradoks polega na tym, że udało nie PiS-owi, bo to raczej rzucali kłody pod nogi, żeby była sprawa jasna, ale udało się dzięki wysiłkowi setek i tysięcy ludzi w Europie zbudować ten gigantyczny fundusz. Będziemy mieli miliardy euro w Polsce, a nowy ład, który ma te miliardy skonsumować, polega generalnie na podwyższeniu obciążeń, danin i podatków. Upraszczam, ale nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Znaczy, ja bym te pieniądze chciał wykorzystać w taki sposób, żeby Polacy poczuli się uwolnieni od nadmiernego ciężaru, a nie jakby zupełnie nielogicznie moim zdaniem, mimo tak wielkiego napływu europejskiej gotówki, czyli też naszej, no bo to jesteśmy częścią tego projektu, to równocześnie jeszcze rząd proponuje nałożenie dość dotkliwych danin. I kłamstwem jest twierdzenie, że to są daniny nakładane na bogatych, żeby pomóc biednym. To są daniny, to są propozycje. No, mówię tu choćby o tym dość dramatycznym pomyśle tej bardzo wysokiej składki zdrowotnej. Tak naprawdę stracą ci wszyscy, i to bez wyjątku, którzy chcą pracować, którzy ciężko pracują, którzy mają jakieś kwalifikacje, nie żadni biznesmeni czy bogaci ludzie. To jest i robotnik wykwalifikowany, i rzemieślnik, i pielęgniarka. Ci, którzy pracują i z nadgodzinami i chcą dobrze zarobić, nie czekają na niczyją łaskę, na żadne pieniądze od rządu, tylko nie chcieliby, żeby te pieniądze ciężko zarobione przez pracujących były odbierane, a później rozdawane po uważaniu przez Kaczyńskiego. A Polski Ład w jakimś sensie prezentuje taką filozofię, takie myślenie. Jeśli Mateusz Morawiecki, premier Morawiecki, będzie chciał skorzystać z jakichkolwiek sugestii dotyczących Polskiego Ładu, to po pierwsze mógł to zrobić, może to zrobić i będzie mógł to zrobić. Pamiętacie państwo te pozory konsultacji i negocjacji z samorządami. Wszędzie w Europie jest ten sam problem. Znaczy nie wszędzie, ale w wielu krajach. Rządy centralne bronią się przed współpracą z samorządami, żeby te pieniądze szły też przez samorządy. I to jest dramatyczny błąd, także premiera Morawieckiego, bo najlepsze pomysły rodzą się te dotyczące mikroprojektów, takich rozwiązań na poziomie samorządu. Więc jeśli nie trzeba czekać na genialne pomysły Tuska, ale ja też nie będę ich ukrywał. Te uwagi będą bardzo szybko uwagami publicznymi. Ja nie będę udawał, że myślicie, że PiS powie, o, Tusk wrócił, to może niech nam powie, jak ma być. No przecież wiecie, że nie. No, wiecie, co oni chcą mi zrobić. No na pewno nie konsultata do spraw wydawania pieniędzy. Ale ja nie będę niczego ukrywał. To ciekawe rzeczy będą na stole. Kto je będzie chciał wziąć, niech bierze. I dotyczy to także władzy. A pyta mnie pan, czy mam jakieś
jakąś nadzieję czy iluzję, że PiS będzie chciał skorzystać z pomocy opozycji, samorządu, czy mojej osobiście? Obawiam się, że nie. Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Panie przewodniczący, chciałbym zapytać, czy w związku z tym pana powrotem spodziewa się pan jakichś reakcji politycznych albo powiązanych politycznie, na przykład wezwań do prokuratury, bo często politycy Platformy w przeszłości mówili, kiedy był pan wzywany do prokuratury w charakterze świadka, że to jest taka próba zagrania przez Prawo i Sprawiedliwość i powrotu do różnych spraw z przeszłości. To pierwsza kwestia. Druga sprawa, czy wierzy pan w scenariusz przyspieszonych wyborów? Na ile on się wydaje realny i czy ewentualnie konstruktywne wotum nieufności jest brane pod uwagę przez pana jako szefa Platformy? Dziękuję. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, konstruktywne wotum nieufności dzisiaj wydaje mi się może dość atrakcyjnym pomysłem na polityczny spektakl, ale bez większego sensu, jeśli chodzi o sprawczość. Także ja nie będę rekomendował Platformie składania dzisiaj tego dość moim zdaniem nierealistycznego projektu. Ale chętnie posłucham, bo wiem, że no, wśród liderów opozycji ten pomysł powraca systematycznie, więc jeśli mają jakieś ciekawe argumenty, na pewno w tym tygodniu będziemy mieli okazję wymienić te poglądy. Ale szczerze powiedziawszy, nie sądzę, jeśli chodzi o dzisiaj, tak, żeby mnie było łatwo przekonać do takiego pomysłu. Zresztą już mówiłem o tym moim sceptycyzmie, jeśli chodzi o budowanie poważnych scenariuszy politycznych w oparciu o domniemane wyjście jakiejś grupki, czy sfrustrowanej, czy przestraszonej z szeregów PiS-u, bo po pierwsze mało prawdopodobne mi się to wydaje, a po drugie, znając Kaczyńskiego, wiem, że jest gotów użyć wszystkich dostępnych instrumentów, żeby obronić swoją władzę, więc za dużo odważnych tam chyba nie będzie w tej chwili, żeby mu się postawić tak z otwartą przyłbicą w jego obozie. Więc nie sądzę, żeby ten projekt się zrealizował w najbliższym czasie. Pierwsze pytanie było... Aha, tak, no właśnie, teraz wiem, dlaczego mi uciekło z głowy, bo to nic przyjemnego. Znaczy tak, no, byłem parę razy przesłuchiwany przez prokuraturę i to bywało i 9 godzin. Nie czuję się represjonowany. Znaczy, no, nie jest łatwo, szczególnie ojcu, kiedy rykoszetem mogą dostać dzieci. I no, w takich sytuacjach serce mi krwawiło, no, z oczywistych względów, ale chcę bardzo uczciwie powiedzieć. Wiem, ile złych rzeczy PiS starał się mi zrobić. Wiem, ile robi od rana do wieczora w wymiarze publicznym. Znaczy, tu mówię o tej czarnej propagandzie, czarnej legendzie. Nie będę jej wzmacniał, ale wiecie państwo, kim jestem w niektórych mediach i jak konsekwentnie to się ten obraz kształtuje. Więc uważam, że nie ja, ale wszyscy jesteśmy ofiarami używania głównie mediów publicznych i wszystkich instrumentów państwa, nie tylko partii, ale państwa, żeby czy kłamstwem, czy oszczerstwem, insynuacją, żeby oblepić politycznych oponentów czy przeciwników. Ja się już nauczyłem, wmówiłem tak sobie. Słuchaj, mówię do siebie, traktuj to jako najwyższy komplement. Jeśli od rana do wieczora na twój temat kłamią, to nawet jeśli ciebie to boli, to znaczy, że się ciebie boją. Więc większego komplementu tak naprawdę nie mogą ci sprawić. Natomiast tę sprawę też chcę jasno postawić. Nie czuję się represjonowany przez narzędzia typu prokuratura czy służby. Nie wiem, co oni tam robią. Plotki, które docierają, mogą rzeczywiście podnieść włosy na głowie, ale przez te lata, gdyby ktoś powiedział, że Tusk był represjonowany przez policję, prokuraturę czy reżim Kaczyńskiego, to byłaby pewna przesada. Bardzo proszę. Dzień dobry, Piotr Śmiłowicz, FAP. Ja mam pytanie trochę już wiążące się z tym, co koledzy pytali o Koalicję Obywatelską czy o współpracę opozycji. Otóż jak pan skomentuje te opinie, które się pojawiły, że pana powrót to jest jednak taki troszkę skręt Platformy w prawo. Na przykład te wczorajsze pana wystąpienia i to
słynne 3D, to było odebrane jako taka deklaracja twardego, powrotu do twardego liberalizmu. To jest istotne o tyle, że w ostatnich latach Koalicja Obywatelska i Platforma były raczej postrzegane jako takie formacje troszkę bardziej wrażliwości lewicowej. No, miarą tego było choćby to, o co koledzy pytali, czyli sprawa aborcji. A druga taka kwestia to jest deklaracja ideowa, nad którą teraz trwają prace w Platformie, ma być zmieniona ta sprzed 20 lat. No i chciałem pana spytać, czy pan uważa, że ta deklaracja powinna być zmieniona, jeżeli tak. No i troszkę takie dwa wiążące się pytanie, ale nie do końca chodzi o wnętrze partii. Czy pan zamierza dokonać jakichś zmian, na przykład zmienić sekretarza generalnego, czy może świetnego naszego rzecznika prasowego, który jest, z którym się nam bardzo dobrze współpracuje. Także takie pytanie. Dziękuję bardzo. No w tej ostatniej kwestii, nawet gdybym miał taki zamiar, to właśnie został wykluczony, nie? No bo to... Nie, żartuję. Nie przyjechałem tutaj, żeby robić personalne rewolucje. Nie mam pomysłów, że jakaś grupa musi teraz mieć większe wpływy w Platformie, jakaś mniejsze. Kompletnie mnie to nie interesuje. Znaczy będziemy razem cały czas wspólnie rozmawiali, jak ułożyć w tym sensie na nowo, no bo ja spowodowałem jakieś przesunięcia siłą rzeczy. Więc jak na nowo ułożyć te hierarchie, ale nie, żeby ktoś przeciwko komuś. W ogóle mi to do głowy nie przychodzi. Nie mam wrogów w Platformie, tylko samych przyjaciół, a jeśli mam, to nawet o tym nie wiem, więc nawet nie wiedział, kogo miałbym przesuwać gdzieś na bok, bo po prostu nie rozpoznałem ani jednego przeciwnika w Platformie Obywatelskiej. Nie będę uciekał od dość trudnego pytania o ten zestaw idei, który też towarzyszył mi przez całe życie. Znaczy, ja w przeciwieństwie do panującej obecnie mody nie dostaję mdłości na słowo, na dźwięk słowa liberalizm, bo ja jestem przywiązany do tej istoty tego słowa, też jego etymologicznego znaczenia. Ja urodziłem się i umrę wolnościowcem i jestem z tego dumny. Ale ja też jestem bardzo wiernym uczniem tej lekcji, którą kiedyś Leszek Kołakowski napisał w takim pięknym mini-eseju, że tak naprawdę no, mądrzy ludzie, którzy chcą też organizować życie publiczne, właściwie powinni być liberalno-socjal-konserwatystami. Że każda z tych wrażliwości ma głęboki sens. I jestem wolnościowcem, jestem liderem europejskiej chadecji, mam bardzo krytyczną ocenę dzisiejszych działań Kościoła. Wydaje mi się to nawet być może najistotniejszym dla Polaków dzisiaj problemem, to co stało się z Kościołem. I no, powiem to po raz pierwszy publicznie, ale nie dajcie sobie wmówić, że Kościół jest atakowany przez polskich socjaldemokratów, czy ludzi liberalnie myślących, albo przez polską młodzież, albo kobiety, które chcą swoich praw, czy swoich wolności. Nie. Kościół jest dzisiaj niezwykle mocno atakowany przez negatywne zjawiska w obrębie Kościoła. To nie ludzie, w końcu Polacy, ciągle identyfikują się z, jeśli nie bardzo z wiarą, czy Kościołem jako instytucją, ale to co najmniej z tradycją. Znaczy, ja jestem katolikiem i nie widzę żadnego jakby problemu w tym, żeby powiedzieć właśnie to bardzo wyraźnie i głośno. Wewnątrz Kościoła są siły, które niszczą Kościół. Na zewnątrz Kościoła są siły, które niszczą Kościół. PiS i Kaczyński są tego najlepszym czy najgorszym przykładem. Zawłaszczenie Kościoła przez polityków takich jak Kaczyński i PiS jest ciosem śmiertelnym w polski Kościół. Niezdolność poważnej rozmowy w Kościele o pedofilii, już nie mówiąc o zbrodniach typu Kanada, to są ciosy dla Kościoła niezwykle niebezpieczne. To nie młodzi ludzie, którzy chcą prawdy, uczciwości, wolności, którzy chcą uczciwej rozmowy, nowoczesności. Oni nie są zagrożeniem dla Kościoła. Jeśli dzisiaj mamy odwrót od Kościoła, szczególnie młodych ludzi, to nie dlatego, że ktoś im w głowach namieszał, tylko mają oczy i uszy i wiedzą, co się dzieje. I ja nie uważam, żeby świat bez Boga był lepszy. Ja nie uważam, że historia Polski bez Kościoła byłaby lepsza. Znaczy dokładnie odwrotnie. I uważam, że dzieje się coś strasznego i że obowiązkiem każdego wierzącego, katolika, umiarkowanego, znaczy niekoniecznie co niedziela chodzącego do Kościoła jest w jakimś sensie obrona Kościoła przed nim samym. I na pewno przed
partią, która go zawłaszczyła i uczyniła narzędziem politycznym w swoim ręku. I moim zdaniem warto postawić tą sprawę na nogi, znaczy no, nazywać też rzeczy, właśnie nie przyzwyczajać się do tego, że tyle kłamstwa na ten temat się wylewa. Ja nie skręcam ani na prawo, ani na lewo, bo tego też się nauczyłem przez te lata. Jeszcze jak byłem premierem, ale też w Europie, jak patrzę na to, co się dzieje w Polsce, ludzie niespecjalnie, mówię o szerokiej opinii publicznej, przejmują się ideologiami, czy takimi ideologicznymi projektami, czy programami. I rozumiem ich, bo mają co innego na głowie. Ale chcą pewnie odpowiedzi. Nie będę uciekał. 500+, nikt nikomu nie zabierze 500+. Politycy, znam polityków, którzy uważają, że to był zły pomysł, ale i tak nie mają odwagi tego powiedzieć. Znam tych, którzy uważają, że to był dobry pomysł i będą mówili tym samym tekstem. To, co jest niebezpieczne, więc tu mówię jako też praktyk, żeby, przecież nie wszyscy muszą mi wierzyć, ale nie ma takiej partii politycznej, która pójdzie do wyborów z pomysłem, żeby zabrać to, co dała poprzednia władza. To, co dała poprzednia władza, będzie utrzymane. Nie dlatego, że tak, bo to jest nie do odebrania, koniec, kropka. Temat jest zamknięty. To, nad czym ja chcę się koncentrować, to żeby drożyzna, dług publiczny, który jest właściwie częścią tego samego zagrożenia i daniny, nie wyrwały ludziom tych pieniędzy, które pierw były dane w postaci 500+, czy innych tych socjalnej pomocy czy wsparcia. Przychodzi czas, bo oczywiście nie można bez końca prowadzić tej licytacji, kto da więcej, bo to zamieni debatę w jakąś absurdalną zupełnie i kompletnie niewiarygodną w oczach ludzi pyskówkę. No bo no okej, ja powiem 10 000+, ktoś powie 100 000+, no to w ogóle nie ma żadnego sensu. Ale ja mogę powiedzieć, że po odejściu PiS-u trzeba zrobić wszystko, żeby pieniądze, które Polacy przede wszystkim zarabiają własną pracą, a po drugie, które dostają w postaci 500+ i innych tego typu programów społecznych, żeby te pieniądze nie traciły błyskawicznie na wartości. I żeby ludzie, którzy mają dzisiaj 15 lat, za 10 czy 20 lat nie upadli na ziemię pod ciężarem długu i nie stracili szans pod ciężarem tego gigantycznie narastającego długu. Co do wieku emerytalnego. Platforma już przepraszała, nie pytała mnie o zdanie, ale uważam, że miała rację za tę decyzję o podniesieniu wówczas wieku emerytalnego. Nie dlatego, żebym, nie, bo nadal to wiem bardzo dobrze, że dylemat był dokładnie taki. Później przechodzimy na emeryturę, mamy wyższą emeryturę. Przechodzimy wcześniej na emeryturę, ona będzie niższa. Dość dotkliwie niska. Ale było błędem i to był mój błąd. Zaufałem za bardzo niektórym takim twardym ekspertom i to był mój błąd, wiem o tym, żeby to zrobić na zasadzie przymusu. Dzisiaj na szczęście już wszyscy chyba to mniej więcej rozumieją i trzeba zostawić swobodny wybór Polakom. Przechodzić na emeryturę w momencie przez siebie wybranym ze świadomością, że to oznacza taką, a nie inną emeryturę. Jesteś, masz siły więcej pracować, chcesz mieć wyższą emeryturę, jesteś zdolny jeszcze do pracy, pracuj tak długo jak chcesz, będziesz miał wtedy wyższą, no bo tak to wynika jakby z logiki systemu emerytalnego. Ale ten pomysł, żeby, nawet on był bardzo łagodny, on był rozpisany na dziesięciolecia, pamiętacie państwo, ale ludzie się wkurzyli i mieli rację, więc tę sprawę też uważam za zamkniętą i tutaj uważam, że rzeczywiście był to błąd. Jeżeli można, panie premierze, Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Pan już poniekąd wywołał tematy, o które chciałem pana zapytać, ale to może trochę je rozwijmy i spójrzmy w przyszłość. Jeżeli chodzi o 500+, pan powiedział, że no to, co zostało dane, nie zostanie zabrane, że to 500+, to nie jest coś, co może być zabrane. No ale czy w kontekście tego 3D, które pan tak bardzo często podkreśla, czy należy się liczyć, czy przydałby się jakiś mechanizm indeksacji tego mechanizmu? No bo pytanie, ile dzisiaj to 500+ jest realnie warte? Czy pan wówczas, gdyby to od pana zależało, brałby pod uwagę to, żeby jednak może, nawet rozumiem, nie ma dyskusji o tym, żeby zabrać, ale może żeby dosypać? Więc to jest to główne pytanie. O wieku emerytalnym pan już wspomniał, więc dziękuję. To jest moim zdaniem
jedno z najistotniejszych pytań dla przyszłości debaty politycznej w Polsce, jeśli chodzi o relacje państwo-obywatele-pieniądze. Jeśli pójdziemy w mechanizm taki, że inflacja coraz bardziej rośnie, a naszą reakcją jest waloryzacja wszystkich możliwych świadczeń adekwatnie do inflacji, to oczywiście to się kończy szybką katastrofą. Czyli ja uważam, że naszym zadaniem jest, kiedy wygramy wybory, zrobić wszystko, żeby inflacja była jak najmniejsza, czyli żeby te pieniądze zatrzymały swoją wartość, utrzymały swoją wartość. Bo jak będziemy uczestniczyli w tym łańcuchu, znaczy my dajemy więcej, inflacja coraz wyższa, dajemy więcej, to nie zatrzymamy tego procesu. A inflacja jest najbardziej okrutnym złodziejem wobec biednych i najsłabszych. To przecież nie jest moja teza, to wszyscy, którzy trochę się w tym orientują, wiedzą, że inflacja bezlitośnie okrada najbiedniejszych i najsłabszych. Więc zadaniem na przyszłość będzie tak czy inaczej próba ograniczenia i zduszenia inflacji i tego zagrożenia wynikającego ze spłaty gigantycznego długu, ale to już w odleglejszej przyszłości. Więc takie ewentualne decyzje na dosypywanie jeszcze pieniędzy na te świadczenia, które nie wynikają z pracy, one już od dzisiaj, to powiem Morawiecki zrobić, czy Kaczyński już dziś, one muszą wynikać z odpowiedzialnego obliczania, na co Polskę stać. I to nie ma nic wspólnego z twardym kursem, czy jakimś tam neoliberalizmem, tylko z najbardziej elementarnym, zdrowym rozsądkiem. I uważam, że to rozumieją dzisiaj prawie wszyscy Polacy, że zbudowanie systemu, że to władza daje każdemu pieniądze, czy on pracuje, czy nie, jest systemem, który władzy sprzyja na krótką metę, ale de facto jest zabójczy dla nas wszystkich. I dlatego nic nie zabierać, zastanowić się, czy można gdzieś dodać typu waloryzacja i przede wszystkim ograniczyć ryzyka inflacyjne. Ze względu na gigantyczną ilość pieniędzy dzisiaj bezwstydnie rozkradanych, właściwie powinienem bezczelnie powtórzyć hasło wyborcze moich poprzedników. Jedyna różnica polega na tym, że ono dzisiaj ma naprawdę uzasadnienie. Znaczy właściwie mógłbym powiedzieć spokojnie, wystarczy nie kraść i trochę pieniędzy znowu się znajdzie dla ludzi. Ale powiem szczerze, mam jeszcze ciągle jakiś opór, żeby tego typu przesadnie efekciarskie i takie nie do końca, nie wypada może właśnie tego typu haseł używać. Ale tak mi przyszło właśnie przez myśl, że gdybym był wredny, to bym ja miał dzisiaj powód naprawdę tego hasła użyć wobec tego rządu. Jeszcze panie premierze, dzień dobry, Elżbieta Łukowska, Polskie Radio IR. Czy uważa pan, panie premierze, że świadczenie 500+ powinno być w jakiś sposób zmienione, że na przykład jakieś odpisy od podatku, coś w tym rodzaju? Tak jak już powiedziałem, moim zdaniem, i to jest natura rzeczy, to nie jest jakby wynik politycznej spekulacji. Natura rzeczy polega na tym, że ludzie nie mogą płacić za decyzje władzy, to znaczy jeśli władza coś dała ludziom i zagwarantowała, że to jest na stałe, to zmiana władzy nie powinna, jak w żadnym wypadku nie powinna dotknąć ludzi. To nie jest ich wina, że na przykład ktoś rządzi tak, że zaczyna brakować pieniędzy albo że trzeba ciągle zmieniać system. I to 500+ jest dzisiaj własnością ludzi. Ktoś taką decyzję podjął, dał to. To jest w tej chwili ludzi. Ja bym generalnie przy tym projekcie nie majstrował. Podzielam emocje niektórych, że ten system jest może, on przez to jest atrakcyjny, ale może jest za prosty w tym sensie, że milionerzy biorący na swoje dzieci 500+, to jest wbrew jakiejś logice solidarności społecznej. Ale wolę uspokoić wszystkich, żeby nie było gmerania przy tym systemie, bo wtedy ludzie sobie myślą, aha, zaczynają kombinować, znaczy zabiorą. Więc moim zdaniem te najbardziej masywne, takie, do których ludzie się już bardzo przywiązali, systemy pomocy społecznej, czy świadczeń społecznych, czy inwestycji w ludzi, bo możemy to nazywać w różny sposób, one nie powinny być ruszane, bo są w jakimś sensie tak
gwarantowane, no, w takim wymiarze też powiedziałbym moralnym. Natomiast tak jak powiedziałem, trzeba zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć, żeby inflacja ich nie, jakby nie wydrążyła, żeby nie została z tego skorupa. Bardzo proszę, ostatnie dwa pytania. Grażyna Bagińska, Telewizja Trwam. Panie Przewodniczący, mam dwa pytania. Właściwie mówił Pan o Kościele. Jakiego Kościoła Pan by chciał, o jakim Kościele, jaki Kościół Pan sobie wyobraża właściwie? Drugie pytanie to dotyczące nepotyzmu. Pan na początku konferencji z uśmiechem mówił właściwie o nepotyzmie, o uchwale przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość w sprawie nepotyzmu w partii. Czy to nie jest też grzech Platformy Obywatelskiej? Nie był grzechem Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość mówi tutaj właściwie o uderzeniu się w piersi, podejmując taką uchwałę. Czy Platformę Obywatelską też jest stać na podjęcie właśnie takiej uchwały, uderzenie się w piersi? Może byłem źle zrozumiany, ale po pierwsze chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że skoro przyzwoitość nie wystarczyła, żeby nie oferować żonie posła 4 rad nadzorczych. I mówimy o skali, która po prostu przekracza wszystkie wyobrażenia. Bo też jest kwestia proporcji. Jeżeli nie wystarcza przyzwoitości, to może jednak prezes Kaczyński powinien zaproponować ustawę. Przecież to nie są jego spółki, to nie są jego fabryki. Znaczy ja wiem, że on tak myśli, że są jego, albo pisowskie, że partyjne. Ja bym nie chciał, żeby uchwała partyjna decydowała o tym, kogo spółka zatrudnia, a kogo nie. Wie pani, na czym polega tak, jeśli zakładamy, że właśnie, że to nie jest fake, że to nie jest jakiś żart ponury, tylko naprawdę oni to uchwalili. Oni tak naprawdę napisali, że będzie nadal można zatrudniać wszystkie możliwe rodziny posłów i polityków PiS-u pod warunkiem, że Kaczyński powie, że ten ktoś jest kompetentny. Przecież to jest istota tej uchwały. Być może potrzebna jest jednak radykalna ustawa, bo to są spółki Skarbu Państwa, a nie spółki Skarbu PiS-u. I może pan poseł Kukiz, który znany jest z takich moralnych wzmożeń, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te standardy finansowe w polityce, może by otworzył szerzej oczy, przeczytał to jeszcze raz, zaśmiał się tak jak wszyscy, którzy to przeczytali i zaproponował nie partyjno-pisowskie, tylko może jakieś ustawodawcze rozstrzygnięcie, które uniemożliwi dojenie Skarbu Państwa na taką skalę, jaka ma w tej chwili miejsce. I też powiem pani redaktor bardzo szczerze, niech pani tak pomyśli, tak, no wiem, jakie sympatie ma Radio Maryja, ale tak, nie sądzi pani, że 6 lat to dość długo, żeby podrapać się w głowę i zrozumieć, że coś nie gra w tym, że prawie wszystkie rodziny urządziły się na spółkach Skarbu Państwa polityków PiS-u, że po 6 latach wpadają na taki pomysł. Nie jest dla Radia Maryja na przykład trochę wstydliwą rzeczą świadomość, że jak podają media, prezes Kaczyński mówi, musimy przyjąć uchwałę, która ogranicza nepotyzm, bo inaczej nie wygramy wyborów. Znaczy w ogóle nie widzi w tym nic złego, tylko boi się, że mu to zaszkodzi. No to mi też trochę przypomina te słynne słowa. Słuchajcie, no nie możemy podjąć decyzji o kwarantannie dla powracających z Wielkiej Brytanii, bo nam to zaszkodzi w oczach opinii publicznej. Znaczy, ten cynizm, muszę powiedzieć, to też jest już skala do tej pory nieznana w polskiej polityce. Żeby tak otwarcie powiedzieć, no okej, napiszemy jakąś uchwałę o tych waszych rodzinach, spółkach Skarbu Państwa, bo Polakom się to nie podoba. Po 6 latach. Więc nie, to jest nieporównywalne z czymkolwiek innym w przeszłości. Nie było takiej partii. Ja jestem w tym wieku, że pamiętam telewizję za czasów komunizmu. Tak zwaną telewizję publiczną. I krwawego Macieja Szczepańskiego, który rządził telewizją publiczną. To była oaza demokracji i przyzwoitości w porównaniu do telewizji Kurskiego. Więc jakby problem w czasach dzisiejszych, dotyczy to też tych spółek Skarbu Państwa,
Problem polega na tym, że tu nie chodzi o to, czy PiS ma się uderzyć w swoją pierś, czy w czyjąś piersi, czy inni też mają się zacząć łomotać w piersi, tylko oni prawie we wszystkim przekroczyli wszystkie możliwe granice. Ja przecież tego nie wymyślam. Nie wiem, czy jest ktoś z Onetu tutaj. Nie ma, ale deklaruje się jako wierny fan waszego portalu i to przecież chyba Onet opublikował informacje, które... I znowu wszyscy udają, że okej, okay, no może nic się nie stało, tak jakby byli przyzwyczajeni. Nie wiem, jak Radio Maryja na to zareagowało. Ale że według tych informacji zeznani ludzi pod nazwiskiem minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo inaczej kogoś wsadzą do więzienia. Napisane z nazwiskami, z datami, a oni z uchwałą, że rodzina jak musi, to się zatrudni, ale Kaczyński musi wydać zgodę. No co się stało, ludzie? To jest po prostu... Nie wiem, no, czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi uchwałami, nad takimi informacjami, nad takimi skandalami, że to się dalej toczy, jakoś będzie. To jest po prostu tak, takiego czegoś nigdy nie byliśmy świadkami. Politycy nie są święci, no ale to tutaj no, na odległość cuchnie siarką i smołą. No to nie jest, że użyję nomenklatury przekonującej może. Ten. Pani nie czuje tego zapachu tam, jak się przejeżdża koło nich? No przecież to jest ewidentne. Nie? Ostatnie pytanie. Ostatnie, bo żebyście nie czuli się państwo rozczarowani. Aha, było jeszcze. Aha, przepraszam, tak. Ja jestem przyjacielem, nie będę używał nazw i adresów. Nie chcę nikomu zaszkodzić. Jestem zaprzyjaźniony z jednym, z piękną postacią, zakonnikiem, który opiekuje się dziećmi dorosłymi, niepełnosprawnymi, mocno niepełnosprawnymi. U mnie na Kaszubach jest taki piękny ośrodek od lat. Mamy też grupę przyjaciół, która stara się czasami no na tyle, na ile można pomóc przy tym. Oj. Będę do końca życia pamiętał stół wielkanocny razem z tymi wszystkimi tam mieszkającymi. I no to był kościół, do którego ja należę. I tam, tak, tam z całą pewnością Pan Bóg jest obecny i nie znam nikogo w Polsce uczciwego, od lewa do prawa, który przeciwko takiemu kościołowi by występował. Znaczy, i takich miejsc jest dużo, znam wielu takich księży, zakonników, sióstr. Widziałem święte i piękne rzeczy z udziałem właśnie polskich księży, polskich sióstr i w Polsce, w Indiach, w Afryce, bo miałem okazję wizytować wiele miejsc. I dlatego właśnie z takim przekonaniem mówię, że wolę świat właśnie z Bogiem i z takim kościołem. Znaczy byłoby po prostu no, wszystkim nam łatwiej i piękniej żyć. Ale niestety też wiem, w jakiej mniejszości są dzisiaj. Mniejszości. Jak coraz trudniej znaleźć takie miejsce. I jak coraz więcej, szczególnie hierarchów, brzmi identycznie jak najbardziej zaciekli politycy partii rządzącej. To jest w ogóle coś niebywałego. Znaczy tak, no każdy, kto ma jakoś w głowie historię chrześcijaństwa, istotę chrześcijaństwa, to jedną rzecz nie zależy od tego, w co wierzy, nie wierzy, jakby jakiej partii sprzyja, ale jakby w jakimś sensie istotą chrześcijaństwa jest być po stronie słabszych i po stronie opozycji, nigdy po stronie władzy. Nie muszę przypominać tych lekcji, bo one są, to są te najbardziej rudymentarne. Nie? Kościół, który się przyklei do władzy i władza, która się przykleiła do kościoła, nie jest już kościołem. No to przykro mi tak mówić, ale to... Więc takiego bym nie chciał. Nie? Ale na szczęście są jeszcze takie miejsca, gdzie chce się być. I... Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, proszę się nie macie, ale tak jako... Ja jutro będę... No nie, państwo nie będzie ze mną w Szczecinie, ale
wasze media tam też będą, więc jutro też będę do dyspozycji. Za nami półtorej godziny i pewnie jest to pierwsza, ale z wielu konferencji prasowych. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, panie przewodniczący. Tomasz Setta, tu jestem, Radio Tok FM. Ja chciałem zapytać, skąd ten pośpiech, jeśli chodzi o pański powrót do liderowania Platformie. Mówię tu o tym, tej konstrukcji dołączenia jako jeden z wiceprzewodniczących zamiast powszechnych wyborów w całej Platformie. Czy, nie wiem, dostrzegł pan jakiś moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość akurat teraz chwieje się na nogach, czego no nie można było powiedzieć rok temu w trakcie wyborów prezydenckich, w których pan nie wziął udziału. I drugie pytanie o symbol. Czy największa partia opozycyjna, gdzie w gronie wiceprzewodniczących nie ma ani jednej kobiety, tutaj była już mowa o tych wielotysięcznych protestach, o prawach kobiet, czy to nie jest jakiś zły symbol, jakaś rysa na tym pańskim powrocie? Dziękuję. Czekałem na to pytanie, bo słyszałem już od wczoraj tezy, które to pytanie uzasadniają, no bo to się pojawiło. Także u pana w rozgłośni. No, ja nie lubię wnikać w szczegóły kalendarzy i takich sporów proceduralnych, bo one są i nudne, ale muszę przede wszystkim powiedzieć, że ta teza, która jest zawarta w pytaniu, jest nieprawdziwa. Ona po prostu nie trzyma się faktów. Nie ma żadnego pośpiechu, bo o moim potencjalnym powrocie rozmawialiśmy z przewodniczącym Budką, ale też z Rafałem Trzaskowskim od wielu miesięcy. O tym, że jestem na to zdecydowany, dowiedział się no, wszyscy w Platformie, którzy powinni wiedzieć, w tym i Borys Budka, i Rafał Trzaskowski. Borys Budka siłą rzeczy, bo był współinicjatorem tego przedsięwzięcia. W momencie, i dziwię się właśnie, skąd ta opinia, że przychodzę w momencie, kiedy PiS-u prawie nie ma, a Platforma jest potężna, bo to jest absurdalne. Kiedy miesiąc temu ustanowiliśmy ten projekt, to bezpośrednim powodem, dla którego to zrobiliśmy, była seria też sondaży, gdzie w jednym sondaży Platforma miała 9, w jednym 12, w jednym 13 i było widać, że za dwa miesiące może w ogóle nie być Platformy. Jakoś nie słyszałem w żadnej audycji, także w Tok FM, takiej tezy miesiąc temu czy dwa tygodnie temu, że PiS zaraz się wywróci. Znaczy, powiem szczerze, jeszcze dwa dni przed moim powrotem słyszałem i czytałem wszędzie, że nikt nie wygra z PiS-em. Znaczy, nie wiem skąd nagle taka teza. Znaczy, wiem skąd, ale aż mi przykro to komentować. Więc chciałbym, żeby te spekulacje na ten temat przerwano ostatecznie. Zdecydowałem się z Borysem Budką na ten manewr w sytuacji, w której sytuacja PiS-u była niepokojąco, znaczy taka ta pozycja była bardzo silna, a trend i sytuacja Platformy prawie beznadziejna. I dlatego się zdecydowałem wrócić. I dlatego był ten pośpiech. I nie wracałem, jak było 30%, 25%, bo myślałem sobie, dadzą rady. Nie wracałem tuż po wyborach prezydenckich, bo była dobra kampania i nieźle... I Platforma jakoś nieźle się trzymała. Ale kilka miesięcy po tej pięknej kampanii, nie zwycięskiej, no nie sukcesie, ale pięknej kampanii i świetnym wyniku Rafała Trzaskowskiego, Platforma zaczęła radykalnie słabnąć. I to nie dlatego, żeby Borys Budka zrobił jakiekolwiek błędy. Więc ten pośpiech był jak najbardziej uzasadniony. I był to pośpiech powodowany Budki i moim przekonaniem, że Platforma wymaga radykalnego manewru, bo jest na bardzo niebezpiecznym, być może śmiertelnym zakręcie. A nie, że jest wszystko świetnie, fajnie i Tusk sobie wraca, bo jest wygodnie. Znaczy ta teza jest tak nieprawdziwa, że aż no, nie chce mi się jakby dalej tłumaczyć, jak jest bezpodstawne. Drugie pytanie dotyczyło... I zrobię wszystko i myślę, że to nie będzie długo trwało, żeby pani premier Ewa Kopacz wróciła na miejsce wiceprzewodniczącej Platformy. Wszyscy wiedzieliśmy, wszyscy bez wyjątku zaangażowani w ten proces, że żebym mógł zostać szybko przewodniczącym, potrzebny jest taki manewr. Zwróciłem się do pani premier Kopacz, bo wiem, że jest jedną z największych altruistek w polityce, jest gotowa się poświęcić, co wcale nie jest proste ani przyjemne, a nie ze względu na płeć. Znaczy ja wymusiłem na Platformie kilka lat temu kwotowanie i możliwie równą pozycję kobiety i mężczyzny na listach. Wbrew tendencjom w Polsce i wbrew oporowi facetów w mojej własnej partii. Więc szacunku do kobiet także w polityce nikt mnie nie musi uczyć i ten
manewr będzie miał swoje zakończenie i efektem tego będzie na pewno nie mniej, tylko więcej kobiet w ścisłych władzach Platformy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu dziękuję. Za pytania. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy Panie Premierze, dziękujemy Panie Przewodniczący. O czym? A nie zgłaszał Pan wcześniej? No ale... nie, no ale no nie, bez TVP Info nie ma konferencji. Dzień dobry, Michał Dudzik, TVP Info. Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać przede wszystkim o słowa profesora Żońcy, który kilka miesięcy temu mówił o tym, że 500+ powinno zostać zlikwidowane. Pan teraz się z tych słów wycofuje. Pan mówi, że nie powinno być zlikwidowane. Czy pan profesor Żońca będzie dalej doradcą ekonomicznym? Czy mógłby pan powtórzyć pytanie, bo mam kłopoty ze zrozumieniem frazy, że wycofałem się ze słów profesora Żońcy. Moje nazwisko Donald Tusk, jestem skromnym magistrem. Gdzie mi tam do profesora i nie mam żadnego prawa wycofywać się z jego słów, bo są jego słowami. Ale nie, skoro teraz pan przewodniczący nie, ale nie, mówi, nie rozumiem po prostu pytania. 500+ zostanie utrzymane, jeżeli będziecie rządzić. Tak. To w takim razie, czy te doradztwa pana profesora są dla was istotne, kluczowe? Pan profesor Żońca nie jest moim doradcą. Ale był Platformy doradcą. Chciał pan odpowiedź, ma pan odpowiedź. To teraz drugie pytanie o nepotyzm. Pana syn Michał Tusk pracuje w spółce w Gdańsku w ZTM-ie, czy to skoro tam w Gdańsku rządzi Platforma, czy to też nie jest nepotyzm w pana mniemaniu? A niech pan sobie sam odpowie na to pytanie, bo przecież no, niech pan spróbuje sam odpowiedzieć na to pytanie. Jakby pan to pytanie uzupełnił jakąś szczegółową informacją, gdzie pracuje mój syn, z jakimi kwalifikacjami, czy to jest spółka Skarbu Państwa, ile zarabia. Czy może pan mi powiedzieć, ale tak z ręką na sercu, ile pan zarabia miesięcznie? Ja mogę powiedzieć, ile ja zarabiam, nie ma problemu, ale żebyśmy od razu wyjaśnili, na czym polega problem. To nie jest kwestia tego... A wydaje mi się, że to jest kwestia. Mój syn z wyższym wykształceniem, uniwersytet, studia na Politechnice, socjolog, 20 lat zajmujący się transportem w Gdańsku, jest de facto urzędnikiem do spraw merytorycznych dotyczących komunikacji w Gdańsku i zarabia netto poniżej 3000 zł miesięcznie. Chce pan to nazwać nepotyzmem? Ja się pytam pana. Ale, a ja się pana pytam. Chce pan to nazwać jeszcze raz nepotyzmem, bo to pan zawarł w pytaniu tego typu tezę. Właśnie o tym mówię cały czas. O tym niewiarygodnym wprost zakłamaniu. Czy naprawdę myśli pan, że te łajdactwa, które się dzieją na naszych oczach, można przykryć i zmanipulować tego typu technikami dziennikarskimi? Jeśli ma pan naprawdę takie poczucie zawodowej przyzwoitości, proszę zrobić uczciwy, drobiazgowy i szczegółowy materiał o tym, w jaki sposób mój syn został pracownikiem Urzędu w Gdańsku zajmującym się transportem. Ile zarabia? Jak wyglądał egzamin? Jak wyglądały bardzo wnikliwe przesłuchania? Czy była jakaś konkurencja, która była poszkodowana? Czy byli inni chętni na to stanowisko? Jak wygląda jego dzień pracy? Niech pan zrobi taki materiał. I wtedy możemy porozmawiać ponownie o tym pytaniu. Czy to jest nepotyzm? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie premierze. Dziękujemy bardzo państwu i do zobaczenia. Dziękuję za słowo. Dziękujemy bardzo.